zapraszamy. Dobry, przyjechałem po wieńce oddechowe. Śliczne. No, zapraszamy. Tu dla księdza są przygotowane te, które są zamówione, całkiem udekorowane, a te, które są do kościoła i te zielone mamy w pracowni, to możemy pójść sobie tam wybrać. Super. Who's that yonder dressed in blue? Wade in the water. It must be the children. Historia wieńca adwentowego sięga swoimi początkami roku 1839 i jest związana z osobą księdza Johanna Heinricha Wicherna. Ten jeden z twórców diakonii w kościele ewangelickim był duszpasterzem domu dziecka w Hamburgu. W tych czasach biedy i kryzysu chciał on w jakiś sposób umilić czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia swoim podopiecznym. Na zwykłym kole od wozu ustawił więc 24 białe świece i 4 czerwone symbolizujące niedzielę. Każdego dnia wieczorem dzieci gromadziły się wokół tego wieńca, wokół w zasadzie wozowego koła, aby zapalić jedną świecę symbolizującą kolejny dzień adwentowego oczekiwania, a potem śpiewać pieśni i cieszyć się ze zbliżającego się święta Bożego Narodzenia. W latach 50. XIX wieku to zwykłe szare koło zostało oplecione gałązkami choiny. I tak jest do dnia dzisiejszego. Zmieniły się czasy. Zmienił się nasz świat. Wieniec adwentowy trwa, choć inny. Dziś najczęściej są na nim tylko 4 czerwone świece zapalane w kolejne adwentowe niedziele. To wzmagające się światło adwentowych świec oznacza zbliżającego się Chrystusa, który jest coraz bliżej. Jest to nawiązanie do prologu Ewangelii świętego Jana, gdzie czytamy, że światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Zieleń choiny, wiecznie zielonego drzewa i okrągły kształt wieńca oznaczają nasze oczekiwanie i naszą nadzieję na wieczność, którą niesie ze sobą przyjście na świat Bożego Syna. Koniecznie czerwone 4 adwentowe świece oznaczają wielką Bożą miłość, z którą Pan Bóg przychodzi do nas w Jezusie Chrystusie. Serdecznie zapraszam do tego, abyśmy w czasie Adwentu gromadzili się wokół adwentowego wieńca. W naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych kościołach, w czasie tygodniowych i niedzielnych nabożeństw. Życzę wszystkim błogosławionego i dobrego czasu Adwentu. Przy wieńcu.